Czy wiesz, że stosując deficyt kaloryczny możesz utyć? Tak, to jest prawda, dlatego że coraz więcej badań już, zresztą one są wszystkie dostępne w platformie PubMed, zapraszam Cię do tego oczywiście. Zdarzają się osoby, które na deficytach kalorycznych chudną, nie oznacza to oczywiście, że będą to zdrowe, bo już dzisiaj wiemy, że szczupłe osoby to niekoniecznie zdrowe, a na nowotwory również umierają szczupłe właśnie osoby. Coraz więcej badań mówi o tym, że na deficycie kalorycznym również można utyć, ze względu na to, że to głównie stany zapalne zaburzają gospodarkę hormonalną. Jedną z ważniejszych przyczyn problemów z odchudzaniem, z hormonami jest insulinooporność. A insulinooporność to nie jest nadmiar kalorii, lecz zaburzenie gospodarki hormonalnej wynikającej ze zbyt częstego jedzenia, ze stanów zapalnych, z zaburzenia rytmu dobowego. A po więcej wiadomości zapraszam, obserwuj mnie.